Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No i zapraszam na kolejną serię, kolejny film z serii Speedrun, czyli gram w szachy i komentuję na 10 minut partyjki Zaczynałem od rankingu 300, kończę tę serię w momencie przegrania 10 razy. Na, ten, na tę chwilę, no, na szczęście wszystkie wygrane, więc lecimy dalej. Gramy, szukamy przeciwnika i komentujemy. Mamy gościa tutaj, Australia 1728 d4. No to co, zagramy sobie skoczek F6. Zaraz zobaczymy, jaki debiut wybrać. Bardzo szybkie C4. ok. A może zagramy sobie Gambit Wołżański. Chyba tego jeszcze nie graliśmy. Na pewno tego nie graliśmy w speedranie. Chodzi o to, że tutaj, jak zagra ruch, jak zagra przeciwnik D5, to wtedy możemy uderzyć posunięciem B5. Ale widzę, że przeciwnik nie chce wchodzić w teorię, albo nie zna, albo nie wie, że przepchanie jest spoko, więc od razu wybijamy centralnego pionka, żeby były problemy z głową. No i tutaj na pewno można zagrać skoczkiem spokojnie po wybiciu. Wybijamy pionkiem z B. Prawdopodobnie tak się może zadziać. Ale myślę, że taki ruch E5 też jest ok, żeby od razu tego skoczka wyganiać. On ma kilka opcji, oczywiście. Na przykład, na F5 to zagramy sobie D6 albo D5. W ogóle może być też ciekawe, bo będziemy atakować od razu skoczka. Więc F5 skoczkowi nie polecam. Jakby zagrał na B5, to też D6 gramy sobie. I takie sycylijskie schematy. No dobrze, jest, można też spróbować zagrać znowu tutaj, tylko nie do końca chcę to zrobić, bo skoczek wróci na to samo miejsce. Myślę, że skoczek C6 z obroną pionka, wyprowadzi nie figury. Charakter ta pozycja ma troszkę z takiej sycylijskiej. Goniec b4 mnie trochę interesuje, żeby spróbować tutaj przeciwnika ukarać. Tylko pytanie, po tym ruchu jak zagra od razu tak, albo będę musiał wybić, albo się przyznać do błędu. No właśnie, myślę, że zagramy tak i zbije tutaj, jeżeli zagra a3. Jasne, że można tak spróbować. Czasami skoczek wejdzie na d4. Dobra, posunięcie E3, no okej, okay. to wygląda zachęcająco do tego, aby zbić, bo jak teraz nie zbije, no to przeciwnik zagra tu. Z drugiej jednak strony D5 jest kuszące, bo wtedy się otwiera goniec, jak wybicie, to wybicie tutaj, goniec D2, wybicie do końca. Nadal czarne będą chyba świetne, tylko właśnie kwestia jaki charakter pozycji chcemy uzyskać. No, właśnie, właśnie to są te dylematy. Chociaż jeszcze taki ruch jest ciekawy, dlatego że podważamy skoczka i goniec D2, i możemy gońca sprzątnąć, zostawić sobie parę gońców. Też jest jakaś opcja, ale parę gońców chyba to nie ma dużego znaczenia przy takiej pozycji mniej więcej półotwartej. Powiedzmy, teraz się zastanawiam, czy wybić tutaj jeszcze raz, czy zagrać jednak D5, które jest bardziej takie wydaje mi się ciekawsze. Wydaje mi się, że zagram jednak D5, tak jak tutaj sobie pomyślałem. No D5 trzeba chyba, bo tak na, na chłopski zdrowy rozum. Goniec wychodzi i sobie po prostu rozwijam fajnie figury. Co? Goniec D2? No to nie, no to spoko jest chyba teraz, bo teraz chyba D4 przepcham tutaj i problemy u białych. Lecimy z ruchem D4. Bicie, bicie. Dobrze mówię, skoczek odchodzi. Ja nie muszę wybijać, mogę zrobić roszadę. O! A tego to się nie spodziewałem, ale to jest oddanie pionka tylko i wyłącznie. No bo zbijam tu. Czy mogę też nawet zbić tutaj. On odbija, ja odbijam. On odbija ja tutaj, ale najpierw chyba wybicie, Hetman wybija, zbijam tu. No tak, no prosta rzecz. Pionek więcej, no to zbijamy tutaj po prostu i mamy pionka więcej. Oczywiście na razie go bronię, ale wieża d1 może to zniweczyć, tylko pamiętajmy, że tutaj pionek będzie wisiał. Jak zrobię roszadę, to już mogę pokusić się o takie pionkożerstwo typowe. Jest czysty pion więcej, w tych, w tych akcjach tutaj chyba się białe pogubiły. Dobra, robię roszadę, goniec c4 niegroźne, bo wtrącę szacha na e8 i tutaj są problemy na królu, więc raczej goniec nie wrócił, król f1, no to stoimy świetnie. Na pewno stoimy świetnie. Trzeba znaleźć dobre miejsce dla Hetmana, gdyż goniec tutaj nam uderza troszkę w F7. Może Hetman H5, tylko teraz tutaj. Chwileczkę, no, no właśnie. Gdzieś Hetmanem trzeba w tak w miarę odejść, może po prostu tu, myślę, że tutaj zagramy z planem Goniec G4. Dobra, Hetman D6, aby mieć jakieś prześwity w razie czego. Taki ruch jeszcze w sumie nie wziąłem pod uwagę, ale tu się bronię takim zagraniem. Ojoj, oj, oj, oj. G3 fatalny ruch z uwagi na to, że goniec H3. sobie wchodzę, i teraz y, pytanie jest takie: H6 oczywiście mi się narzuca, bo skoczek G5 będzie bardzo groźne. Y, jeszcze, co można? Można tu wierzę wprowadzić, nie trzeba, h6 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem. Jeszcze wchodzi, przychodzi mi do głowy hetman f6 z atakiem bezpośrednim na skoczka. Y, po tym ruchu hetman f4, no, stoję w, no tutaj jest y, fantastyczna pozycja. Wiecie co? Chyba hetman f6, nie chcę osłabiać sobie h6, obronię tutaj przy okazji, tutaj bronię też. Y, a, skoczek zagrał od razu, no dobra! No skoczek zagrał od razu. No tam no miał prawo. Miał prawo. Yy, Okej. Okay. Czasami takie są opcje, że tam atakuje sobie wieżę. Słusznie. W sumie jednak, te H6 wydawałoby się, że jednak było lepsze, jak widać. Ale teraz tak mogę związać. Nie muszę tego robić. Zagrajmy sobie go nieco w 5. Aj, tu podstawiłem! Ajajajaj, zapomniałem o tym. Za bardzo się zaobserwowałem, więc chyba w tej sytuacji jednak trzeba było grać H6. No ale mamy co mamy. Y, strata jakości w tym układzie, no boli, ale będziemy walczyć. O, podstawki jednak się zdarzają, zdarzają się podstawki. Jest jakość mniej, ale plus jest taki, że właśnie król. Aha, król się zaczyna prostować. H6, mam cię. H6, jak tutaj to cię męczę, mój drogi przeciwniku. Skoczek H3 raczej. Oj, no to goniec E4. Jest po zawodach. Skoczek ma problem. Jak Hetman E2. A nie, nie do końca. Bo tak nie mogę, bo mi zbije. A, no to teraz mogę. To teraz mogę. A, mogę też tak zagrać w ogóle. Wszystko tu można teraz zagrać. Gramy tak. Jednak tu się bardziej nastawiam na tę linię. No to była podstawka, ale na szczęście tutaj przeciwnik się trochę pomylił. Nie zmienia to faktu, że debiut został przez białe rozegrany fatalnie. Udało nam się to fajnie wykorzystać. No i tutaj jest już pozamiatane. Grozi po prostu bicie na f3. Nie ma chyba tutaj ratunku. Znaczy na pewno nie ma. O no, tak jak widzicie, no, człowiek jest nieomylny. Jest omylny, znaczy się w sensie. No wiecie o co chodzi. Nie jesteśmy maszyną, więc nie gramy super perfekcyjnie. No, też jak się gada, to wiecie jak to jest, a tu się nie chcę usprawiedliwiać, ale na pewno, jak jesteśmy skupieni troszeczkę bardziej na partii, no to nie przychodzą nam głupie pomysły do głowy, albo więcej ogarniamy. Yy, I no i co? I tutaj po prostu nie ma szans, tak? Takie właśnie ciche ruchy są yy, no zabójcze w tym wypadku. No, myślę, że yy, tutaj przeciwnik yy, według mnie powinien się poddać, no ale. Każdy może grać, oczywiście, do końca. Także głównym problemem białych było to, że nie zroszowały, nie zdążyły, czyli postawiły tutaj na jakieś dziwne wymiany i e, jakieś szybkie ataki na Hetmana w centrum. E, pamiętacie wieża E8? No właśnie, przeciwnik poddał. E, ok, e, szukamy sobie nowego przeciwnika. Mamy 1697, Indie, lecimy. E4. Jaki y, teraz ruch zagrać? W francuskiej chyba nie grałem. Nie chcę grać w francuskiej, słuchajcie. Nie lubię obrony francuskiej. Może po prostu E5. Zobaczymy, jaki debiut nastąpi. Skoczek F3, skoczek C6. I pytanie. Goniec B5 czy C4? Ok. Może obrona dwóch skoczków. E, ciekawy jestem, czy skoczek G5 zagra mój przeciwnik. Szczerze mówiąc, liczę na to. Kiedyś sobie analizowałem te partie. Skoczek jednak zagrał normalnie, czyli taka włoska, taka typowa partia włoska. No dobrze, zagrajmy symetrycznie w szachy. Zobaczymy, co się z tego urodzi. Prawdopodobnie Roszada lub D3. Tu na razie się nic nie dzieje bardzo symetrycznie i spokojnie sobie też chowamy. Zaraz spróbuję Wam pokazać takie bardzo ciekawe posunięcie. Jeśli D3 to D6, nie chciałbym ciągle grać tak samo, ale po D3 może H6. O, A3 to jest. Nie, A3 to jest bzdurka, słuchajcie. To jest totalna strata tempa, nie musimy tak grać. To jest dobry przykład dla osób początkujących. Gramy teraz D6, bo jak będzie B4, koniec B6, B5, to skoczek ucieka, a pionek na E5 jest przez pionka broniony, więc tu się wszystko fajnie komponuje. To się oczywiście tak bardzo narzuca, że chcemy od razu atakować, B4 i tak dalej, ale to nie jest dobra opcja do końca. I teraz tak, goniec E6. To, o tym ruchu chciałem wspomnieć. To jest bardzo fajne posunięcie z uwagi na to, że jak wybicie, wybicie, to fajnie ta się wieża otwiera. To jest taka prowokacja właśnie do wybicia. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Oczywiście może też podobnie zareagować. Wydaje mi się, że te ruchy A3, B4... Dały czas teraz tutaj czarnym na nieco koordynację figur i taką myślę, że wygodną, fajną grę w tym momencie, nawet właśnie w symetrycznej pozycji. Dobre. I ten pionek, właśnie niby z pionki są słabe, ale w tym momencie dobre. ojojo oj. nie, nie, to mi się nie podoba. To nie jest dobra opcja białymi. Na pewno to nie jest dobra opcja. I teraz pytanie, jak atakować? Przede wszystkim taki ruch grozi. Chciałbym tego gońca zachować, więc zagram sobie subtelnie A6 teraz. Uważam, że to nie jest teraz strata tempa, tylko opcja dla gońca, aby miał tutaj schowek, żeby on celował sobie z ukrycia w pole F2, takie newralgiczne. Może skoczek G4 zaplanuje, może skoczek H5, tylko czasami trzeba uważać na taktyki. O! Teraz już skoczek H5 można zagrać. Gram skoczek H5 z uwagi na to, że jak zagra tutaj, to ja zagram skoczek F4. Skoczek na F4 będzie stał fantastycznie w połączeniu z wieżą. Jeszcze Hetmana przerzucę sobie na E8, na G6 i tam jakieś ataki matowe będę stosował. No i ten goniec będzie miał tutaj dobrą drogę. W przyszłości też można wieża F7, wieża F8 próbować grać. No i przestawić oczywiście skoczka do kolejnych tutaj zmagań. Wydaje mi się, że pozycja czarnymi jest bardzo fajna. Jeszcze zwracam uwagę na to, że D4, taki ruch w ataku w centrum, raczej powinien być zagrany przez białe, jeżeli białe myślą o przechwyceniu jakiejkolwiek tutaj inicjatywy w tym, w tym momencie. No po D4 może hetman F6, tak mi przychodzi do głowy. Bicie, bicie, trzymanie pionów tutaj jest istotne. Potem się otwiera wieża. Chodzi o to, żeby też mieć zaczepkę na F4. No właśnie, słyszał, słyszał. No i dobrze, jeszcze mi przychodzi do głowy bicie na F3 takie klasyczne, ale chyba to nie przechodzi. No chyba to nie przechodzi. Hetman F6, czyli pierwsza myśl, niech będzie taka, bo po wybiciu nie ma wymiany hetmanów. Z kolei wybicia nie brałem w ogóle pod uwagę. Nie brałem pod uwagę dlaczego. No dlatego, że y, wolę mieć tutaj piątka na E5, żeby pilnował bardzo ważnych pól F4D4. E, poza tym teraz taki nacisk na D4, zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa. E, zobaczymy, mam czas też na wprowadzenie wieży może. Na D8, może zdwojenie, chociaż zdwojenie, chociaż G5 jeszcze się wydaje takim ostrym zagraniem. Co? Co to za ruch? Dobije. No A ja ono jak zbije z szachem w porządku. No to odejdę. No dobra, bijemy bijemy, jak zbije pionkiem to super, o to jeszcze lepiej, słuchajcie, to gramy skoczek E7, skoczek od razu z podważa piona, oczywiście pion jest broniony ale już mam opcję na G6 i na F4, jeszcze lepsze opcje, oczywiście nie mogę zagrać tak w tym momencie, trzeba uważać, no myślę, że czarnymi stoimy rewelacyjnie tak muszę to określić czasami jest tak, że jeśli skoczek zagra na G3 jest bicie tylko w tym wypadku nie ma H3 więc figury nie zdobywamy, chodzi mi właśnie o taki, taki motyw, dobra C5 będzie Kontynuowane takim posunięciem wieża na C1 na pewno, jestem przekonany, jakby tutaj teraz pograć. Hetman G6. Słuchajcie, zostawimy na gościa pułapkę. Grozi wieża F3. Po prostu schodzimy sobie z tego związania. Myślę, że dobry pomysł. Przy okazji, jeszcze cały czas kontrolujemy tutaj pole F4. To jest ważny moment, ważny, ważny element i tutaj będziemy grozić matem. Oczywiście, skoczek teraz tutaj pilnuje, ale przede wszystkim prosta groźba. Chcemy zbić na F3 i zdobyć skoczka za Friko. Oczywiście nie musi to. Być takie proste, kwestia czy przeciwnik dostrzega. Jeżeli e, nie dostrzega, to fajnie. Jeżeli dostrzega, no to będziemy kombinować sobie dalej jeszcze skoczek, no właśnie dostrzeg, A, ale to mogę zdobyć pionka? Czy mogę, czy nie mogę? Zbiję tu, zbiję tu, Hetman zbija, on zagra C5, nie mogę zdobyć pionka, stracę figurę wtedy. Okej okay. Ale czy bicie tutaj, bicie tutaj i skoczek F5 będzie, będzie ok na pewno będzie ok, to nadal będzie pozycja myślę, że bardzo dobra. Bardziej kusi mnie jednak skoczek F4, z uwagi na to, żeby grać H5, H4, ale z drugiej strony, może spróbować grać konkretnie. Wiecie co? Zagrajmy konkretnie, zbijemy to i wprowadzimy skoczka na F5. Niech tak będzie. Czasami można skoczka tutaj wstawić na G4 Hetman H6 i jakimś matem grozić, ale to też nie jest, to jest daleka droga. Oczywiście teraz jakiś E4 też grozi. W ogóle teraz grozi chyba tu zagranie, bo jak będzie C5 to y, możemy tam próbować coś zaszaleć. Ten ruch też brałem pod uwagę. E, oczywiście wymieniam, on musi wymienić. E, myślę, że dla nas to jest jeszcze lepiej i bierze F4 za takim na jednego pionka na drugiego. I jeżeli będzie G3, no to tu jest już koniec partii, bo hetman zbija to można łatwo przeoczyć. Pionek nie będzie mógł zbić, bo jest związanie. No więc tutaj ginie jeden z pionków. Ja nie muszę też uzyskiwać, e, jak czuję, że mam przewagę, to nie, mu nie muszę uzyskiwać e, bardzo dużej przewagi, minimalna przewaga, czyli na przykład pionek, otwarta linia, to też są takie elementy, które pomagają. Ale bardzo ładny ruch zagrał przeciwnik, muszę przyznać. Bardzo ładny ruch. Ok, no dobra, no to myślę, że tu w ogóle jeszcze tak, tak, to tak, ale może tak mi zagrać przeciwnik. Ciekawe, czy to dostrzega. Tu nadal jest wszystko w porządku. Tak mi się wydaje, że muszę zagrać. Chociaż tutaj, tutaj, tutaj. Z piąka. Nie, no chyba trzeba bić. Trzeba bić, nie ma co się tutaj e, szczypać. E, jeszcze po biciu na e5 mogę zagrać wieża g4 e, z tempem atakować tutaj na g2, więc przeciwnik będzie musiał się tym jakoś zająć i tak zrobimy. Słuchajcie, nie ma co tutaj e, Chyba kombinować za bardzo. Poza tym grozi wybicie tu i otworzenie gońca. Dobra, wybijam na B4 i grozi wzięcie teraz gońca, więc zbieram po prostu kolejne piony. Nadarzyła się taka okazja, przeciwnik niby się wybronił, ale dzięki temu ja zbieram sobie po prostu kolejne pionki. Dobra, przeciwnik ucieka. I co? Tutaj wybić? Może, może, wyko może spróbować wykonać jakieś fajniejsze posunięcie. Może wieża F8 z planem tutaj. Żeby tam próbować dać mata, to może być dobra opcja, słuchajcie. Wprowadzenie ostatniej ciężkiej figury. Niekoniecznie ja muszę zbierać teraz tutaj pionka, to nie jest jakieś obowiązkowe. Bardziej naciskać ciężkimi figurami na przeciwnika, to jest myślę, że... Ale widać, że tutaj zawodnik ogarnia trochę temat taktycznie. Może nie jakoś tak super w tym wypadku, ale coś tam widzi, więc przynajmniej widzi jakieś tam groźby typu wieża bije 3 tak? Dlatego też zagrał królem tutaj na h no dobra, zobaczymy co dalej nastąpi. Wiem, że pozycja jest ok. Tu nie broni, jest aktywność. Król bezpieczny, wieże wchodzą. Ostatnia figura weszła do gry. Dobra, no i teraz, tak czy ja mogę tutaj? To będzie bardzo mocny nacisk. Wieża zbije ja zbiję. Jak on zbije, to idę tu. Król H1 i zbijam tu grożym matem. Myślę, że to przechodzi, nawet taki ruch przechodzi, prawdopodobnie. Eee, jeszcze raz się upewniam: wieża F2 jak goniec, to tutaj król... to tutaj chyba. Ale chyba lepiej zbić jednak to gońcem bo jak goniec zbiję, zbijam tu, to odbiję sobie od razu yy, dobra, jeszcze taki wariant liczę, bicie na F2 bicie yy, przepraszam, wróć, goniec F2, wieża F2 znaczy mogę zawsze zbić tu, ale teraz tak tutaj, 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 czyli forcing goniec zbiję, tu, tu i, go, i wieża bije na F2, no dobra to, to jest tak, to, jest, to musi być wygrana według moich obliczeń jest ok Chodzi o osłabienie teraz punktu G3, czyli gońca, i jeszcze naciskam na punkt G2 za moment. To się powinno zgadzać. Dobieramy się tutaj do przeciwnika. Przez chwilę szachuś zamknął buzię. Jaka piękna cisza. No dobra, lecimy, sw lecimy ze swoim tematem. Czyli aktualnie jest jakość więcej. Jeszcze oczywiście jest taki ruch, ale to też nic nie daje, bo mogę wtrącić, nie, nie mogę wtrącić, bo król H3, po prostu wtedy zbije, goniec zbije, no i hetman na gońca wie, że w tym układzie pionków to jest ogromna przewaga, tam sobie wezmę pionka i będę realizował, więc myślę, że na spokojnie. O, jednak wziął, zobaczcie, słyszał, no dobra, no to co, bije, no chyba najlepszą decyzję podjął, jaką mógł jakąś tam szansę uzyskać. Teraz pytanie, zbijam tu ten pionek, tutaj goniec, będzie atak. Hmm. Jak dam szacha tu, to on tutaj się zabezpieczy. Hmm. Myślę, że po prostu zbijam pionka. No nie mam wyjścia, zbieram pionki i będę chciał tam dopychać. Tylko muszę uważać na tego pionka c7. E, dobrze zagrał raczej, znaczy tak dobrze w tej złej pozycji. Tutaj zawsze h6, mam taki fajny ruch i król się fajnie na białym polu e, chowa, w razie czego. No i cóż, moim planem będzie doprowadzenie pionka, absorbowanie tej wieży. Ok, szach może nastąpić, no to myślę, że po prostu H6, tak jak chociaż H5 wydaje mi się, że też jest ok. Myślę, że H5 troszeczkę wyżej, zawsze to zahaczamy się na G4, król żeby miał ucieczkę. Oczywiście mogą też król w 7 sobie zagrać. Dużo dobrych posunięć. Ciekawe było też w ogóle bicie, ale nie, bicie nie było dobre, nie było dobre bicie. Tutaj wisi pionek. Nie można tego pionka wziąć. No dobra, idę tutaj. Nie można wziąć z uwagi na to, że wisi wieża na E1. A jeżeli tutaj goniec jakimś cudem weźmie, no to ja jeszcze mam tutaj nabicie na H4, przy okazji. No dobra, czyli tutaj jest wzięcie. Znaczy ja mogę jeszcze w ogóle tak wziąć pionka i z szachem wszystko pozbierać. No to tak zróbmy. No to jeszcze przy okazji pion i z szachem jeszcze weźmiemy sobie na E1. Trochę dokładniej ten Hetman H4 wygląda. Ok. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 1712. Czy gram z jakąś panią? Według zdjęcia to tak. No dobra, jaki teraz wariant zagrać? Słuchajcie, może. No nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co zagrać, Alechina chyba ktoś kiedyś mi mówił, żeby zagrać, dobra, Alechina nie graliśmy, gramy obronę Alechina, oczywiście jest atak, skoczek d5, to trochę wymusza tutaj takie ataki, jasne, to prowokuje do c5, wow, ale szybko idzie przeciwniczka, to na pewno nie jest dobry sposób, takie szybkie marsz, marsz pionem, tylko teraz dobry sposób, a weź to wykorzystaj w tym momencie, yy, no właśnie, yy, i teraz tak, tutaj grozi, no grozi, więc trzeba reagować, może a5. Myślę, że A5. Punkt B4 się zahaczymy. Czasami skoczek A6 może wejść, ale teraz głównym ruchem jest ruch D6, żeby powalczyć o centrum. Jak wybicie to już super stoimy. To myślę, że pionkiem, pionkiem z C trzeba zbić. Potem skoczek C6. Taka już chyba normalna pozycja powstanie. Można przez G6 próbować sobie tutaj ruszać. Jeszcze skoczek F3 to zawsze mam taki goniec G4, skoczek C6. Takie względnie proste posunięcia póki co. Ten ruch A4 bardzo dziwny według mnie. Nie wiem, może tak się gra, nie mam pojęcia. W każdym razie jest ruch D4, dobra. Skoczek na C6 koniecznie. Skoczki już sobie grają, prowokacje do takiego ruchu wiadomo, nie wolno. Jak bicie, no to wtedy bicie. Jak D5, to nawet skoczek B4 myślę, że sobie fajnie może stanąć. Ewentualnie skoczek E5 jeszcze mi się podoba, żeby uderzać w punkt C4. Skoczek na F3, pełna zgoda, koniec G4, wiążemy skoczka, który też tak dobrze tutaj powiedzmy, kontroluje pionki w centrum i co nieco zmusza teraz przeciwnika do jakichś konkretniejszych działań. Moim planem będzie za chwilę wybicie pionka na E5 i to jest ten cel. Jeszcze a no właśnie, taki ruch, no to co, teraz tak. Myślę, że teraz tak, teraz sobie liczę coś takiego. Jak zbiję goniec, zbije, no to super. Wybijam gońca, parę gońców i jest świetnie E6 potem. Wybicie na pewno będzie, pionek wybije, wymieniam hetmany wieża wymienia, tu wymieniam, tu się psuje struktura Zagram tu, skoczek tu za takim na pionka, tutaj podejdę, ale lepszą strukturę mają pionków. No dobra, bijemy na E5. Dobra, w sumie nie muszę chyba wymieniać hetmanów, muszę? Muszę, nie muszę. Może są lepsze ruchy, może taki ruch od razu. Ale ja wtedy zepsuję strukturę. Tak, tak jak powiedziałem, tak zrobię. Nie będę tu się e, tak e, rozczulał za bardzo. E, jeszcze jest taka opcja, że po e6 i po skoczku mam koniec b4 i mogę zrobić ruszadę, olać pionka. O, no to teraz gram tutaj. Wykorzystuję, że pionek nie broni skoczka, zdecydowanie. Goniec d2 musi raczej zagrać. No wieża d3 ewentualnie jeszcze, ale to związanie jest paskudne. No i zobaczcie. Te pionki są już powiedzmy do wzięcia, jakiś skoczek d7 i po prostu będę chciał te pionki tutaj zbierać. No ten układ strategiczny powiedzmy już jest świetny, czarnymi. Mimo, że białe mają parę gońców, to ta parę gońców, przede wszystkim białopolowy goniec, zobaczcie, nie hula za bardzo. Nie ma jakichś tam fajnych opcji, bo tam gdzie nie poruszy, to gdzieś tam uderza w ścianę sobie, więc tak oceniam tę pozycje. No i pionek E5 jest tutaj zdecydowanie słaby. Zaraz skoczek D7, skoczek C5, jeszcze atak na 5. Bardzo dużo możliwości. W ogóle czasami w szachach jest też tak, że jak mamy za dużo dobrych możliwości, to też niedobrze. Bo raz, że możemy stracić czas na jak chce pięknie wygrać i gdzieś tam się potknąć. Oj, nieraz już takie rzeczy przeżywałem. No. Takie są szachy. A dwa, że właśnie jak mamy mniej możliwości, to jednak się na nią nastawiamy, dokładnie liczymy i nie marnujemy czasu. Co? Chwila. No to czy ja nie mogę tak na przykład zrobić długiej? Tutaj. No wszystko można, robię długą. Król tutaj. Jak zbijam, to on mi zbija z szachem. Tutaj zbicie. Ja tego pionka po prostu mogę wziąć, ale też mogę wziąć tak. Nie, no chwila. Mogę najpierw wybić wieżę, mogę wybić wieżę, co nie? Eee, mogę też tak zagrać, w ogóle szacha mogę dać i wziąć tutaj. Mogę najpierw wybić wieżę. Wybijmy te wieżę, szacha mogę zawsze dać. Mogę też tak zagrać i po prostu tutaj tego pionka skrobać, tylko szach chyba jest przyjemniejszy, bo król musi wejść tutaj, ja zbijam. Nie, no chyba skoczek. Nie, no skoczek d7. Zagram swój plan. Po prostu wezmę kulturalnie pionka. Tutaj myślę, że ten, jak ten pionek zostanie wzięty, a skoczek d4 zawsze grozi. Właśnie to jest ten motyw, gdzie jest moment, kiedy jest dużo dobrych ruchów. No, g6 grać muszę. Ta wieża już nie może oczywiście tutaj nic robić. To koniecznie. Najpierw zabezpieczamy tyły. No i teraz, cóż, pionek chyba jest już wzięty, tak naprawdę. Okej, okay, no taki ruch, że tutaj chcę zagrać sobie Goniec, no to ja sobie tam zbiję tym, czy tym. Bo jak Goniec zagra tu, to i tak odbiję. Jeszcze pytanie, czy tak mogę? Mogę tutaj, chyba więcej pionów wezmę. Dobra, dajmy szacha teraz, to jest myślę, że dobry moment. No król raczej nie pójdzie tędy, bo jeszcze gorzej dostanie tu i potem tu z szachem. Zbijam jednego pionka, atakuję wieżę, następnie wezmę tego i dwa piony więcej. Po prostu zbieramy pionki. No dobra, zbieramy kolejnego pionka. Jak goniec G7, to po prostu wieża G8, żeby już ten goniec miał. Musiał po prostu zagrać. Różnopolowe gońce, no Dobra, ale i tak tam nie gra. No i chyba dobrze. Wydaje mi się, że teraz jakiś ruch F4, może F5, przepraszam, ale może nie, może na spokojnie, może wieża E8. Zagrajmy sobie po prostu wieżą. Jakieś F4, coś mi się wydaje, że zagra. Przerzucę sobie skoczka, będę groził tym ruchem i może tym pionkiem do przodu. Może potem F5 i E5, może coś w tym stylu. Więc na spokojnie, myślę, że tutaj się wszystko. Aha, dobra, jak odejdzie goniec, to będę musiał tego pionka bronić. Na pełna zgoda. Cóż dalej zagrać? Może po prostu. Po prostu wrócę. Bo tutaj nie ma takiego dobrego odejścia gońcem, żeby mnie jakoś zaatakował gdziekolwiek. Bo ja zawsze gram sobie H5 i nie chcę stracić pionka. Teraz też właśnie tak stabilnie staram się grać, czyli mam dwa pionki, nie szalejemy, stabilizujemy. I uważamy na to, czy przeciwnik ma jakąś opcję, żeby nam tutaj zagrozić, więc gramy H5. Nie dajemy kontry, już te pionki stoją w bardzo dobrym układzie. Bierze F3, jeszcze widzę, że jest taki ruch, wtedy może znowu będzie trzeba zagrać skoczkiem. Ok, koniec F3. Może teraz takie posunięcie: Dlaczego by nie? Jak zbije, to zbije, jak zagra, tu to może nawet tak zagramy. W sumie. Czasami skoczek G4 ok, zagramy. Wiecie co? Nie wiem właśnie czy... On mnie, ona, ma, ona albo ona, chyba pani. Prowokuje mnie do F5, żeby osłabić punkt G6. Ale to chyba i tak nie działa. F5 idziemy od razu odważnie. Aha, jest bicie. Jak zagram tu, to jest wieża. Dobra. Ale to i tak wszystko dobrze działa. Po prostu wieża G8 będę bronił. I nic się nie dzieje. Mogłem też o, oczywiście zbić pionkiem, ale nie chcę y, psuć struktury, jeśli nie ma takiej potrzeby. Gram G8, teraz już grożą opcje jak goniec D6, F4, E5 Podprowadzę króla do centrum y, i tu będę stał bardzo bezpiecznie i stabilnie. Myślę, że co. Że E5 na przykład. Dlaczego by nie? Goniec, tutaj to jakaś tam opcja. Po prostu wykorzystuję teraz fakt, że mam te pionki więcej. Aha, tu jeszcze puściłem pole. Teraz dopiero zwrócimy uwagę. A nie, nie można skoczek E3, bo F4. Dobra, wszystko działa. Czy tak zagrać? Myślę, że tak, żeby skoczek nie miał opcji. Wierzę D3? Można pewnie. To jakiś tam taki ruch. Tu po wybiciu skoczek wchodzi, tam będzie pionek. Tylko skoczek, nie chcę, żeby skoczek na C3 zagrał. Mogę tędy się przetransportować. Nie, muszę uważać. Wieża E8. Będziemy pilnować pionka. Potem, może tak, żeby goniec tutaj nie zaatakował nam bardziej pionka, żeby przerzucić się skoczkiem na F5. Ej, dużo gadania, dużo gadania, dużo myślenia. Dobra, teraz idziemy sobie tu. Nie mogę tutaj, bo mi chlapnie tak. Ale może mam wtedy jakąś dobrą opcję. Ej, może mam, a może jej nie mam. Może tak, zagrajmy, bo jak skoczek zagra tu, to wtedy zwiążemy skoczka i będę chciał tego skoczka plasnąć. Czasami skocz, król zagra na C2, to dostanie widełki takie z ukrycia. Więc na związaniu będziemy na ten moment bazować. Ok, król ucieka, więc tutaj przeciwniczka proponuje. No to dobra, bijemy, no mamy dwa pionki więcej. Skoczka na D4 wstawiamy, tutaj atakujemy. Teraz podejdziemy sobie królem na F5, to się partia wygrywa sama. Taki ruch to jeszcze tutaj grozi. E, dobra, no to podchodzimy. Zawsze, jak taki ruch, to jeszcze mogę przywalić C5. I tak zagramy, żeby wzmocnić. Wprawdzie, zgoniec na czarnym polu, ja ustawiam pionki na czarnych polach, to też jest dobra strategia. Jak mam tych pionków dużo na tych czarnych polach, Więc to jest też dosyć istotne. E, tutaj po prostu e, zwyczajnie e, chyba przeciwnika, przeciwniczkę miażdżymy. Nie dając żadnych szans na jakąś taką aktywną grę rzecz jasna. Król F5, potem E4, wieża wchodzi i tu się wszystko y, powoli stabilizuje, czy stabilizuje, no to jest grana po prostu pozycja. Okej, okay, y, myślę, że że E4. Okej, okay, zbijamy wieżą. Pionek tutaj będzie zasuwał. Czasami jeszcze taki ruch, chociaż nie, bo tutaj go nie do końca zbiję. O, teraz tak, mogę. Ale zagram F3, mimo wszystko, żeby zagrać wieża E2. Szybciej się rozpychać. Nie ma sensu tutaj chyba za dużo kombinować. Grać trzeba proste ruchy. Względnie. No i wieża E2, potem króle stery I niech przeciwnik, niech przeciwnik się męczy. Aha, jak wieża tutaj, to dajemy szacha, potem dajemy szacha z odsłony. I zbijamy wieżę. Ok. Jak goniec. Mo mogę nawet tu sobie zrobić Hetmana teraz i zrobić e, widełki. Dobra, mamy to. E, no to lecimy sobie z kolejną partią. No, w końcu białe. No to e, 1754 super ranking. E, lecimy E4, E6. Obrona francuska. Obrona francuska. No dobrze, zagrajmy jak Michał Tal. Coś tam kojarzę. Skoczek C3 grał Michał Tal. Coś tam kojarzy to oczywiście goniec B4, a skoczek F6 też grają. Zagramy goniec G5, goniec E7, E4 i winawera H4. Takie dosyć ostre warianty z oddaniem piona. Ten ruch jest ciekawy, dlatego że po wymianie znowu będziemy białymi próbowali grać na inicjatywę z uwagi na otwartą linię, ale widzę, że przeciwnik wie o co chodzi w tych schematach. Wymiana czarnopolaków myślę, że będzie ok. Jak C5, to szybko tam się ładujemy. Więc teraz skoczek F3. Czasami wierzą, przejdę przez H3 i G3, żeby tam podważać punkt G7. To są dosyć fajne opcje. Zobaczymy, czy A6 przeciwnik wymyśli. No, raczej powinien. Dobra, wydaje mi się, że po prostu się właduję teraz skoczkiem. Wykorzystam tutaj lukę i chyba to jest dobre zagranie. Znaczy, wydaje mi się, że C5 było słabym zagraniem. Teorii nie znam, mogę się mylić, ale grożę też przecież skoczek C7. Więc no, przeciwnik raczej tutaj już ma problem po 9 ruchach. Tak mi się wydaje, słuchajcie, no bo nie widzę tutaj jakiejś dobrej opcji czarnej mi w tym układzie. No zobaczymy, jak to się wszystko y, ułoży. No zamyślił się tutaj przeciwnik, więc widzę, że są problemy. Broni na C7, no to gramy skoczek szach. Y, to zagrać raczej trzeba. No i teraz chyba C3 stabilnie, żeby tutaj jednak trzymać punkt C5. Zagramy C3. Mimo wszystko, jak wybicie, to wybije pionkiem, żeby C5 skoczki nie miały opcji. A potem moja wieża jeszcze ma fajne opcje na wolnej linii. Więc C3 myślę, że właśnie z gońcem białopolowym yy, i pionki na czarnych polach we Francuzie białymi no to to jest bardzo fajny, dobry układ. F6 jakieś takie będzie pewnie kombinowanie, no ale to zawsze. Yy, yy, dobra, jest takie posunięcie tutaj oczywiście mogę też tak dziabnąć nie muszę tego robić yy, jakoś bym chciał tutaj przeciwnika szybciej spróbować ukarać yy, hmm, myślę nad tym ale bicie, bicie tutaj tutaj, tutaj nie bardzo mi się to podoba może jeszcze tutaj go trochę Sparaliżujemy. zagramy A3, bo jak zbicie i zbijemy, to skoczek to B4 nie wejdzie. Niech będzie taka, czasami te, też ruch B4 grozi. Czasem też skoczek się poświęci. Dobra, tutaj jakieś grożą rzeczy. No dobra, teraz koniec D3 na spokojnie. Może nawet po prostu roszade. Pionka mogłem wziąć, to... Nie, nie mogłem wziąć, bo koniec A4 groziło. To sprytne rzeczy, sprytne rzeczy tutaj sobie czarne wymyśliły. Aha, jeszcze w ten sposób, dobra, ale to teraz mogę wziąć tutaj. Goniec tu, no właśnie, biorę tutaj, jeszcze atakuje skoczka. Spionek. pionek wzięty. Nawet nie zdążyłem tutaj jakiegoś ataku przeprowadzić, to przeciwnik mnie zaabsorbował na grze z hetmańskiego skrzydła. No ale w tym wypadku widzimy, że jest dobrze. A, sprytnie, sprytnie. Teraz pytanie, gdzie zagrać gońcem? No bo tak, jak zagram tu, to Hetman tu, jak tu, to będę miał tam prześwit, on mi zagra gońcem. Ja tym skoczkiem tutaj. Dobra, goniec C2, przypuszczam, że może być lepsze. I teraz tak, jak goniec na C6, a tak będzie. Albo wieża. A, to jeszcze lepiej zagrał. To mój błąd. Tu będzie mi bił pionka. No dobra, pionka będzie bił, niech bije. Ja gram tu specjalnie, żeby skoczek miał wjazd na E5. Zrobimy roszadę i się pozycja znowu fajnie, powiedzmy, komplikuje. Skoczek na A6 prawdopodobnie jest tutaj słabym posunięciem. Ale też muszę przyznać, że czarne tutaj dosyć tak ciekawie podeszły do sprawy. Skoczek E5 chyba, chociaż mogę pionka obronić. Tylko czy ja chcę tego pionka bronić, to jest pytanie. Tutaj, tutaj tutaj. On nie może wziąć, bo wisi goniec. f6 nie może, bo na g6. Jak mi wymieni i Hetman mi tam będzie miał, nowo, będę miał Hetmana na wolnej linii. Dobra, skoczek e5. Wykorzystamy fakt, że jeszcze mogę tutaj zagrać aktywnie figurą. Goniec e8 prawdopodobnie. Myślę, że roszale trzeba zrobić, nie patrzeć na tego pionka. Tak zrobimy. W ogóle pionka B2 nie, nie mają zamiaru bronić. A jednak, a jednak, to teraz zagramy tak. Czy tu jeszcze były takie opcje? Hetman C1 i Hetman F4 z groźbą skoczek G6. Teraz dopiero to dostrzegłem. No ale już jest za późno. Gońcem czy Hetmanem? Może Hetmanem, żeby być na wolnej linii, jednak. OK, a wieża wejdzie. No dobra, zrobimy sobie Roszadę, bo zrobić trzeba. Wieża B8 wejdzie na pewno i Hetman na C1, i potem tu będziemy atakować z tym planem. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że skoczek A6 jest figurą, która nie gra w ogóle. Goniec też za bardzo sobie nie gra. Tutaj stabilnie, stabilnie bronimy Hetmanem, bronimy gońcem, wszystkie pola. Tutaj nic nie może wlecieć i grozi. Teraz prosta pułapka. Zaczyna G6 nie mogę, bo zbije, ale tu będę atakował. Już jakieś tam opcje się po prostu pojawią. No, obrona francuska ma to do siebie, że troszkę też strategicznie trzeba tutaj ogarniać temat żeby dobre ruchy wykonywać w zamkniętych pozycjach, a to jest myślę, że sztuka, no taka dosyć trudna w sumie. Dobra, teraz tak, Hetman F4 będzie groziła wieża na B1. Tu grozi strzał, będzie F6, tak, król odejdzie, albo mogę zbić tu wieża. To będzie tak, dobra pozycja. Lecimy, ma f4, bo raczej tak grać trzeba. To jest pytanie po f6, oczywiście f6 trzeba grać na bank. Dobra, no szacha mam tutaj wtrąconego na g6. Czy bić gońca, król zbija. To jest taktyka, wbrew pozorom dużo taktyki. Tutaj się nam wyklarowało. Tak jeszcze biorę pod uwagę. Bicie tutaj. Michał to by tam coś już poświęcił. W ogóle bicie może tak. Może tu. Albo nie, potem tutaj, żeby pionek był ronił i potem taki ruch będziemy grać tak zróbmy, no dobra odpowiedzialna decyzja trochę chodzi o to, że jak zagram tutaj po wybiciu na D7, to on mi zagra hetmanem na C7 i tu się broni wszystko, jak zagram tak to będę atakował tego pionka i tak zrobimy od razu, że chcę atakować tego pionka bronię przy okazji na C3 tutaj mam też fajnego szacha w razie czego, więc to też może być taki mały plus, ale wieża B1 mnie bardziej teraz interesuje będę się chyba chciał dobierać do tego skrzydła tych pionków fajnie jest to że jest jednak szach na pewno pozycja białych jest dobra jak to jest w pionkach w ogóle pionek mniej a pozycja na pewno jest dobra jestem przekonany no ale już na tym poziomie 1750 widzicie już się tutaj dzieją dobra jest G4, g5 Jest G5 Słusznie H5 Może dajmy. O nie, zaraz szacha. Wieża muszę wprowadzić, ale wieża to tutaj mimo wszystko zagra. Co ja w ogóle sobie tam coś upzdurałem za bardzo. Może wieża A1 w ogóle? Tutaj naciskać. Tak zróbmy. Czasami jest taka pułapka, jak skoczek na C7, to wtedy też wieżą zagramy tu i ta wieża ma problem. Wieża A1. Niech będzie tak subtelnie. Chodzi o to, że jak on mi zaatakuje gońca, to ja zagram tak. Dobra, on chce wymieniać Hetmany. Fajnie sobie to wymyślił. I nawet nieźle to wymyślił. Tutaj chce atakować pionką, Mi zagra tutaj. Muszę, tak. Hetman f4. No właśnie, jak wymienię tutaj hetmany, to nie będzie dobrze dla mnie. Tędy muszę przechodzić. Po prostu idę, próbuję iść na, na tego króla nieszczęsnego. że już ma jakiś prześwit, to ważne. Na takie ruchy trzeba uważać chyba też. Potem na f2. A to szach, potem tutaj goniec wchodzi, dobrze myślę. Bo zawsze po takim ruchu też mogę tak zagrać, w sumie, i tutaj atakować. Na E6. No zobaczymy. Myślę, że jest pod kontrolą w miarę. O! To mnie nieco zdziwił przeciwnik. Ale może i dobrze zagrał, bo nie mogę wziąć tu teraz. No mi wisi po prostu goniec. Szachadam. Król tu. No dobra, muszę tak chyba zrobić. Yy, jeszcze. No, król 7 na pewno musi tak zagrać. Myślę, że tak zagra. To no może tu kopniemy. Kopnijmy tu. E, kopnijmy tu i chyba G3, żeby Hetman na F4 nie wleciał. Czy od razu tak na gościa? Myślę, że tak trzeba na gościa od razu zagrać. Tutaj, tutaj, tutaj i tu bum. Ok, wykorzystujemy geometrię. W takim razie, kto pierwszy ten lepszy? On czy ja? Wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, że figury białych są lepsze i atakują. Jedyny mankament to może być to, że tutaj na F2 coś tam podwisa. za chyba dobrze zagrałem skoro tak długo myśli jeszcze myślę nad tym czy skoczek na c7 nie możemy pograć damy szacha król tu damy szacha król tu damy szacha i weźmiemy pionka. no tak powinno się zgadzać jeżeli mamy możliwość właśnie widać w tym wypadku grać z atakiem i z szachami, no to zawsze to jest dobry pomysł. Znaczy, to zawsze jest łatwiejsze do wykonania, powiedzmy w ten sposób. No i widać teraz siłę gońca, a mm, brak koordynacji skoczka. O, chyba jest dobrze słuchajcie. Ten dłuższy namysł przeciwnika też może o tym sugerować, że jest dobrze. No więc cóż, a wieża wróciła, no tego pod uwagę nie brałem. Ale dobrze, skoro figura się cofa, to my atakujemy dalej. Na pewno tak, ten sam układ, będę chciał wziąć tego pionka. A, i tutaj zagrał, ładnie. Mogę wziąć tam, tylko, ty, tylko czy to jest konieczne, bo tam nic więcej nie wisi. Ale gość ogarnia, powiem Wam, gość ogarnia temat. Może wziąć jednak tego pionka? No nie wiem, no nie wiem. Taka ciekawa sytuacja. Może G3? Wyczekujące posunięcie zagramy sobie tutaj. Czy co, zagram G3? Mi się ten ruch bardzo podoba. Jeszcze m, dlatego tu zagrałem, żeby też przeprowadzić króla i wieżę na H1. A Hetman nie ma bardzo takiego dobrego pola na F4. Czyli w ataku też czasami spokój trzeba zachować. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Yy, dobra, tutaj będzie taki ruch. Yy, zawsze mogę. No, mogę też tutaj oczywiście wziąć, ale chyba tego nie chcę zrobić. Taki ruch. Dobra, król G2. Będziemy straszyć już wieża H1 już z konkretnymi groźbami matowymi, więc Hetmana 7 raczej musi zagrać. Zobaczcie, jak goniec świetnie sprawuje kontrolę. No dobra, no to teraz idziemy wieża H1. Chyba jest po zabawie, tak mi się wydaje. Bo już teraz wchodzę ciężkimi dwoma figurami. Widzę, że na końcu daję pionkiem F3 mata na G4. Wiecie dlaczego? Tutaj, król, tutaj. A, poddał. Widział też mata na G4, <grym> na F3. Chodzi o to, że na przykład jakbym, nie wiem, on by zagrał powiedzmy. No strzelam taki ruch, co nie? Ja gram tak, on tak, tak, tak. Aha, to mi hetman potem tu. Może jakiś inny ruch, powiedzmy. No nie wiem, strzelam, słuchajcie, tak żeby zobrazować, o co, o co mi tutaj chodzi. Może tak, jakiś pusty ruch zrobię. Tak, 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 tak. Tutaj i takiego sobie Mata wymyśliłem na F3. No dobra, yy, mamy yy, zwycięstwo 1728 yy, i zapraszam Was na kolejne odcinki. Dzięki serdecznie za uwagę yy, i do zobaczenia, cześć.